Panie sołtysie, gościmy podczas Dni Seniora w miejscowości Lutynia. Czy jest to pierwsza wasza impreza zorganizowana dla osób starszych w tej miejscowości? Powiem szczerze, tak, jest to pierwsza taka, takie pierwsze spotkanie tutaj z seniorami. Powstało to na wskutek dużych potrzeb ludzi takich samotnych, którzy zamykają się w domach i tylko się spotykają albo w kościele, albo do sklepu idą na zakupy, gdzie się mogą spotkać. I to wynika z potrzeb tych naszych skromnych seniorów. A czy oprócz Dnia Seniora organizowane są również inne jakieś uroczystości, które integrują tutaj lokalną społeczność? Tak, oczywiście. W ostatnim czasie, w tamtym roku mieliśmy właśnie dożynki, które też integrują społeczeństwo, ponieważ jest to miejscowość, która była kiedyś tylko rolnicza. No i to w ten sposób możemy się zintegrować na takich festynach i na dożynkach. Z panem Krzysztofem Klareckim, kierownikiem kapeli Radośni w Lutyni, rozmawiamy, mamy przyjemność gościć podczas Dnia Seniora. Proszę powiedzieć, panie kierowniku, od kiedy zespół istnieje? Jaki ma repertuar? Czy występowaliście już gdzieś szerzej na jakichś scenach? Może powiem tak, że zespół w ogóle pochodzi z Wróblowic, nie z Lutyni. Nazywa się Radośni. Jak zresztą widać, jesteśmy Radośni. A zespół istnieje 3 lata. Na temat występów, gdzie wcześniej zespół występował, to może pan Zbyszek by się wypowiedział lepiej, bo ja od 2 miesięcy dopiero jestem instruktorem tutaj zespołu i kierownikiem. Także pana Zbyszka poproszę. Tak. Zbigniew Łakowski. Zespół Radośni powstał z inicjatywy
Ośrodka Kultury w Miękini. Pan dyrektor szukał właśnie takiego zespołu. W związku z tym we Wróblowicach były takie możliwości i pani sołtys też duży udział ma w tym i założyliśmy taki zespół, który już jest półtora roku. To znaczy jest i dużo, i niedużo. Zaczęliśmy pomału ćwiczyć, zgrywać się. Tutaj w tej chwili mamy bardzo dobrego instruktora, pana kierownika, który nas prowadzi i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Państwo już żeście występowali gdzieś szerzej niż na przykład we Wróblowicach czy w okolicznych miejscowościach na tego typu uroczystościach? Tak, występowaliśmy w Miękini, w Domu Kultury, występowaliśmy w Radakowicach, był to zakończenie lata, jeszcze w Oleśnicy, tam był taki przegląd zespołów, gdzie no, bardzo nas oklaskiwali i podobaliśmy się. Gramy repertuar ludowy, prawdę powiedziawszy, aczkolwiek na dzisiejszy takie spotkanie seniorów przygotowaliśmy piosenki bardziej biesiadne. Ja tylko tak skromnie powiem, że to jest dzisiaj mój pierwszy występ z zespołem, także jakby ewentualnie jakieś tam potknięcia były, to proszę nam to mieć za wytłumaczone.